Poranna mgła spowijała autostradę A4, niczym milczący świadek rozgrywającego się dramatu. Policyjne radiowozy z migającymi światłami zatrzymały tętniący życiem ruch. W powietrzu wisiało poczucie naglącej potrzeby, ostro kontrastujące ze spokojem świtu. To nie była zwykła kontrola drogowa. To były poszukiwania zaginionej kobiety, Izabeli Parzyszek, która zniknęła, jakby zapadła się pod ziemię. Autostrada, tętnica łącząca niezliczone życia, skrywała teraz mrożący krew w żyłach sekret. Wydarzenia ostatnich dni zdumiały śledczych. Poczucie niepokoju ogarnęło tych, którzy usłyszeli wiadomości, niepokojące przeczucie, że coś jest nie tak. Policyjna blokada, widoczny symbol prowadzonego śledztwa, stanowiła wyraźne przypomnienie o tajemnicy, która ogarnęła region. Zaczęło się jak każdego innego dnia. Miasto budziło się do życia, a słońce wschodziło nad spokojnym osiedlem. Izabela Parzyszek, 35-letnia kobieta, wyruszyła w znajomą podróż z Bolesławca do Wrocławia. Była to trasa, którą znała na pamięć. Jej cel – szpital, w którym czekał na nią ojciec. Każdego tygodnia odwiedzała go, by spędzić z nim czas i upewnić się, że ma wszystko, czego potrzebuje. Pokonywała tę trasę niezliczoną ilość razy. Trasa była wyryta w jej pamięci. Każdy zakręt, każdy znak drogowy był jej dobrze znany. Jednak tym razem los szykował okrutny zwrot akcji. Niebo zaczęło się chmurzyć, a na horyzoncie pojawiły się ciemne chmury. Gdy zapadał zmierzch, rzucając długie cienie na autostradę, samochód Izabeli zaczął szarpać i gwałtownie się zatrzymał. Zaskoczona i zaniepokojona, próbowała ponownie uruchomić silnik, ale bezskutecznie. Samochód stanął na poboczu ruchliwej A4. Izabela była zdezorientowana i nie wiedziała, co robić. Zdesperowana kobieta wykonała telefon do rodziny, jej głos był przepełniony strachem. Opowiedziała im o swojej sytuacji, prosząc o pomoc. Nie wiedzieli wtedy, że to będzie ich ostatnia rozmowa z nią. Jej słowa były pełne niepokoju, a rodzina czuła, że coś jest nie tak. Godziny zamieniły się w noc pełną agonii ciszy, a każda chwila pogłębiała tajemnicę. Nikt nie wiedział, co się stało z Izabelą, a jej zniknięcie pozostawało niewyjaśnione. Z każdą godziną nadzieja na odnalezienie Izabeli malała. Policja, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, wszczęła zakrojone na szeroką skalę śledztwo. Porzucony samochód stał się centrum poszukiwań, milczącym świadectwem tajemnicy. Eksperci kryminalistyczni skrupulatnie przeczesywali pojazd w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek, mając nadzieję, że znajdą coś, cokolwiek, co mogłoby doprowadzić ich do Izabeli. Czas miał kluczowe znaczenie. Pierwsze 24 godziny w sprawie zaginięcia osoby są najważniejsze, a policja była zdeterminowana, aby nie zostawić kamienia na kamieniu. Grupy poszukiwawcze przeczesywały okolice, a każdy ich krok napędzała desperacka nadzieja. Autostrada, niegdyś symbol postępu i połączenia, symbolizowała teraz zagadkową tajemnicę. Śledztwo zaprowadziło policję do serca autostrady A4, gdzie skrupulatnie badali odcinek, na którym ostatni raz widziano samochód Izabeli. Każdy krok był przemyślany, a każdy ruch dokładnie zaplanowany. Każdy szczegół, bez względu na to, jak nieistotny się wydawał, był dokładnie analizowany. Policjanci wiedzieli, że nawet najmniejszy trop mógł być kluczowy. Nagrania z kamer monitoringu były przeglądane z nadzieją, że uda się dostrzec Izabelę lub jakąkolwiek podejrzaną aktywność. Każda sekunda nagrania była analizowana, a każdy kadr przeglądany z największą uwagą. Policja w swoim nieustępliwym dążeniu do prawdy nie pozostawiła żadnego tropu niezbadanego. Każdy dowód, każda wskazówka była starannie badana. Tajemnica pogłębiła się w miarę postępów śledztwa. Nie było śladów walki, żadnych oznak przestępstwa. Wydawało się, że Izabela rozpłynęła się w powietrzu, pozostawiając po sobie ślad pytań bez odpowiedzi. Policjanci byli zdezorientowani, ale ich determinacja nie słabła. Policja, zdeterminowana, by dać rodzinie Izabeli jakieś wyjaśnienie,
pracowała niestrudzenie, a ich determinacja była niezachwiana. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale także nowe nadzieje na rozwiązanie tej zagadki. Podczas gdy poszukiwania Izabeli nabierały tempa, jej rodzina zmagała się z nieznośną pustką. Każdy dzień bez niej wydawał się wiecznością, a każda chwila była naznaczona bólem i niepewnością. Mąż, na którego twarzy malowała się troska, kurczowo trzymał się nadziei na jej bezpieczny powrót. Jego myśli nieustannie krążyły wokół wspomnień z Izabelą, a serce ściskało się z bólu na myśl o jej nieobecności. Ich dzieci, zbyt małe, by pojąć powagę sytuacji, tęskniły za kojącą obecnością matki. Każdego dnia pytały, kiedy mama wróci, a ich niewinne pytania rozdzierały serca dorosłych. Każdy dźwięk dzwonka do drzwi, każdy przejeżdżający samochód rozpalał iskierkę nadziei, która gasła w starciu z brutalną rzeczywistością jej nieobecności. Izabela była duszą towarzystwa, a jej brak był odczuwalny na każdym kroku. Jej ciepły uśmiech i zaraźliwy śmiech rozjaśniały nawet najbardziej ponure dni. Była promieniem słońca w ich życiu, a jej obecność dawała im siłę i radość. Jej zniknięcie kładło się cieniem na ich życiu, pozostawiając ich w stanie zawieszenia pomiędzy nadzieją a rozpaczą. Każdy dzień bez niej był walką o przetrwanie, a każda noc przynosiła nowe koszmary. Ich ból odbijał się echem w całej społeczności, przypominając o ludzkim koszcie tej tajemnicy. Sąsiedzi i przyjaciele zbierali się, by wspierać rodzinę, dzieląc się wspomnieniami i modlitwami o jej bezpieczny powrót. Dni zamieniały się w tygodnie, a tajemnica zniknięcia Izabeli pogłębiała się. Niegdyś tętniąca życiem autostrada, teraz stałe przypomnienie tragedii, zdawała się odbijać echem upiornej ciszy. Policja, pomimo niestrudzonych wysiłków, poczyniła niewielkie postępy. Brak konkretnych tropów ciążył na śledczych, ale ich determinacja w dążeniu do prawdy nigdy nie osłabła. Sprawa wstrząsnęła narodem, jej zagadkowa natura wywołała powszechne spekulacje. Teorii było mnóstwo, każda bardziej dziwaczna od poprzedniej. Jednak pośród domysłów i plotek jedno pytanie pozostawało bez odpowiedzi. Co się stało z Izabelą Parzyszek? Policja, poszukując odpowiedzi, zwróciła się do społeczeństwa z apelem o wszelkie informacje, które mogłyby pomóc w rzuceniu światła na zniknięcie Izabeli. Opublikowano jej rysopis, mając nadzieję, że ktoś gdzieś mógł zobaczyć coś istotnego. Każdy szczegół, bez względu na to, jak błahy by się wydawał, mógł być kluczem do rozwiązania tej zagadki. Społeczeństwo odpowiedziało falą wsparcia, udostępniając informacje i oferując słowa otuchy rodzinie Izabeli. Media społecznościowe stały się platformą do podnoszenia świadomości, a niezliczone rzesze ludzi udostępniały jej historię i wzywały każdego, kto ma jakiekolwiek informacje, do zgłaszania się. Społeczność, zjednoczona troską, nie pozwoliła, aby zniknięcie Izabeli zbladło. W obliczu przeciwności losu społeczność zjednoczyła się wokół rodziny Izabeli, oferując niezachwiane wsparcie i pocieszenie. Odbywały się czuwania przy świecach, migoczące płomienie symbolizowały nadzieję i pamięć. Zarówno obcy, jak i przyjaciele dzielili się historiami o Izabeli, a ich słowa malowały obraz miłej, kochającej kobiety, za którą wszyscy tęsknili. Ogromne wsparcie było świadectwem charakteru Izabeli i wpływu, jaki wywarła na otaczających ją ludzi. Było to przypomnienie, że nawet w najciemniejszych czasach ludzki duch ma niesamowitą zdolność do znajdowania siły w jedności i współczuciu. W miarę jak śledztwo w sprawie zniknięcia Izabeli jest kontynuowane, policja nie ustaje w wysiłkach, aby znaleźć odpowiedzi. Wzywają każdego, kto ma jakiekolwiek informacje, bez względu na to, jak nieistotne mogą się wydawać, do zgłaszania się. Najdrobniejszy szczegół może być brakującym elementem układanki, wskazówką, która w końcu pozwoli odkryć prawdę. Tajemnica zniknięcia Izabeli Parzyszek jest przypomnieniem o kruchości życia i o tym, jak ważne jest, aby cenić każdą chwilę.